Trzech górników zostało lekko rannych w wyniku wstrząsu wysokoenergetycznego, do jakiego doszło 1 listopada w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Do zdarzenia doszło po godzinie 10. Pracujący pod ziemią górnicy doznali lekkich obrażeń, to głównie potłuczenia, w jednym przypadku zwichnięcie. Ci pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim, natomiast na szczęście nie są hospitalizowani, przebywają w domu. Ci pracownicy sami wyjechali o własnych siłach na powierzchnię, jakby zgłosili się do punktu opatrunkowego po tym wydarzeniu. Siła wstrząsu 3 razy 10 do 7 dżula. W rejonie nie były prowadzone prace wydobywcze. Poszkodowani górnicy prowadzili wówczas prace konserwacyjne. Jak poinformowała Polska Grupa Górnicza, inne osoby, które przebywały pod ziemią, nie odniosły żadnych obrażeń. Po standardowej przerwie, która trwa kilka godzin i jest spowodowana ryzykiem wstrząsów wtórnych, kopalnia wznowiła pracę.